z gwiazdami w składzie, z Forzą, Baslerem, to naprawdę był Ratinho jeszcze taki grał, nie wiem czy pamiętasz, w ataku. Od prawej strony był Wolf, Hajto, Bosacki, Bartek wtedy z nami grał, Wyblischhauser. Och, Schürrenberg, Wagner, Schäfer, Ross, Ratinho, Ciriaco, Sforza, Marszal w ataku i Kuka. W ataku grał Janker, grał wtedy Halil Aldintop. Cześć, Tutaj Hipitero, witam wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku Tomasz Hajto Challenge. Była mała przerwa, małe wakacje, ale wracamy i mam nadzieję, że teraz ta seria będzie się pojawiała regularnie, czytaj przynajmniej raz w miesiącu, zobaczymy jak to będzie. Dzisiaj załatwiłem sobie specjalnego gościa, bo zawsze jest to specjalny gość, dzisiaj jest nim Dev. Witam i dziękuję za zaproszenie od razu. Nie ma sprawy, Tomasz Hajto Challenge, czas sobie przypomnieć zasady tego programu. Zasady Tomasz Hajto Challenge przedstawiają się następująco. Mamy podzielone skład na cztery kategorie. Finały Ligi Mistrzów, finały Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy oraz ważne mecze reprezentacji Polski. Każda pula ma dostępnych 8 składów. Uczestnik podaje po prostu jeden numerek i w ten sposób losuje dane zestawienie. Na odgadnięcie go ma 60 sekund. W każdej kategorii odgadnięcie piłkarza jest punktowane inaczej. Zależy to od wyboru uczestnika, który selekcjonuje po kolei wagę każdego piłkarza w każdej z tych kategorii. Więc może sam wybrać, w której kategorii będzie chciał mieć daną punktację. Od połowy punkta po punkt, półtora, aż do 2 punktów za odgadniętego piłkarza. Suma odgadniętych piłkarzy, suma punktów daje nam wynik końcowy. Więc Dev, jak u Ciebie wygląda sytuacja z wiedzy z piłką nożną? No w sumie jest nieźle, ale też nie jest wybitnie. Jest po prostu tak optymalnie. Raczej chyba jakieś punkty na pewno powinienem zdobyć, ale nie wiem dokładnie jakie składy mi powiesz. Powiem Ci, że jeśli chodzi o mnie, to tak bardziej liga angielska, hiszpańska. Co do włoskiej może być problem, chyba że na przykład chodzi o typowe zespoły, typu na przykład Juventus, nie wiem, Napoli, Inter z jakiegoś czasu, Milan i tak dalej. Może być spoko, ale jak mi powiesz, stary, wymieni skład PSG z, nie wiem, 97, to będzie przypał. Nie, tego to nawet chyba sam Tomasz Hajto by nie wiedział. No, więc tak mi się też wydaje. Więc tutaj będzie pasowało, bo jakby Tomasz Hajto tego się nie wiedział, to co to za Tomasz Hajto Challenge? Okej, okay. No. Więc okej, okay. Standardowo na początku wybieramy kolejność, czyli wagi poszczególnych kategorii. Mamy takie kategorie jak finały Ligi Mistrzów, finały Mistrzostw Świata, finały Mistrzostw Europy oraz mecze polskiej reprezentacji na ważnych imprezach, więc proszę Cię o podanie od najmniejszej wagi do największej, tak żeby przygotować tutaj kolejność i punktację. Dobra, pierwsze postawiłbym na Ligę Mistrzów. Mhm, czyli najmniejsza punktacja w sensie. Nie, największa. Aha, okej, okay, dobra. Od góry zrobimy. Okej. Okay. Później postawiłbym na Polskę. Mhm. Finały. Które? Mistrzostw Europy czy Świata? Europy. Okej, okay. I zostają mundiale. I świata, no. No. Tak zrobimy, tak będzie chyba optymalnie. Okej, okay, więc zaczynamy od Mistrzostw Świata. Więc wszystko jasne, punktacja pół punkta za trafionego zawodnika, więc proszę Ciebie o podanie numeru od 1 do 8. Czwóreczka. Okej, okay. Pod numerem 4 mamy finał 2010, Hiszpania, Holandia, skład Hiszpanii, Mistrzowie Świata. Masz 60 sekund, 3, 2, 1, poszło. Xavi, Iniesta. Tak. Tak, 2. Cesc Fabregas. Fabregasa nie ma. Piqué. Nie ma. A nie, sorry, jest Piqué, przepraszam. Jest, Ramos też jest. Sergio Ramos. Jesus Navas? Navasa nie ma. Nie wiem, się wydaje, że akurat ty grał. Xabi Alonso? Tak jest. Kurde, wtedy grali taką dziwną formacją. Iniesta? Iniesta mówię? Mówiłeś. Mówiłem Iniesta. Dobra. Jest taki charakterystyczny bramkarz. Casillas właśnie. O. Miałem wspomnieć o niej na początku, uh-huh. I zapomniałem. Pozostało ci 10 sekund. Nie pamiętam, kto na boku obrony. Jordi Alba? Strzelę? Nie. Nie ma. Prawa obrona. Jak wyglądał środek obrony wtedy? I czas. Zapomniałem kompletnie. I czas. Nawet chyba Xabi Alonso bramkę strzelił.
jak dobrze pamiętam, w tym finale. W finale ty. Iniesta chyba gola strzeli na pewno. A nie Xabi Alonso? Wiem, że na pewno nie... Iniesta w dogrywce strzelił. I to Możliwe. Było chyba 1-0. Okej, okay, czas się skończył. Czas się skończył. I tak. Trafiłeś Casillasa, potem był Piqué, dalej w obronie byli Puyol, Capdevila. Właśnie Puyol! Puyol i Capdevila. Ramosa trafiłeś, dalej z linii pomocy trafiłeś Iniesta, Xaviego, Xabiego Alonso, no i została ci trójka w ataku, gdzie był w dwójka, bo jeszcze Busquets w pomocy i w dwójka w ataku David Villa, Pedro Rodriguez. No nie trafiłeś. Stary, tak myślałem o Pedro, ale kurde, jednak coś mi to śmierdziało, że on chyba wtedy nie był w wybitnej formie. Tak mi coś naprawdę, myślałem o Pedro, a mogę powiedzieć w sumie, bo co mi zależało. No w sumie trafiłeś sześć nazwisk, to tak. Powiem tak, nie ma tragedii, więcej niż połowa składu trafiona. Też niektórych nazwisk sam bym pewnie tak z miejsca nie trafił. Także nie ma powodu tutaj do... Czy stąd na pewno mnie trafi Capdevila, jakbym pewnie miał więcej troszkę, to właśnie, domyślałbym się co do Puyola i co do Davida Villi, nie? Co do Pedro, chyba dalej mi po prostu stwierdził, że jednak jego forma nie była wybitna i wtedy nie grał, ale akurat to był mój błąd. Dobra, to teraz przechodzimy do następnej kategorii, to oczywiście mecze finały Mistrzostw Europy, potem jest reprezentacja Polski, finały Mistrzostw Europy, więc oczywiście standardowo numer 1 do 8. 9? Bądź. Dwójeczka. No, pod numerem drugim finał Niemcy-Hiszpania, skład reprezentacji Niemiec z tego finału. Przypomnijmy, wtedy Hiszpania wygrała, jeżeli dobrze mi się wydaje, 1 do 0 po bramce Fernando Torresa. Niemcy zajęły drugie miejsce. Rok 2008. 3, 2, 1. Startujemy. Filip Lam. Tak. Trafiony. Gomez. Nie ma Gomeza. Kloze. Tak jest. Trafiony. Podolski. Tak jest. Schweinsteiger. Tak jest. Schweinsteiger. Lewa obrona, środek obrony. Kurde, nie pamiętam stary, kto wtedy na obronie grał w ogóle. Kompletnie mi to wypadło z głowy, bo raczej to chyba nie był Boateng, nie, na pewno to nie mógł być Boateng. Nie był Boateng, masz jeszcze 20 kilka sekund. Prawe skrzydło. Kurde, stary, Mogę ci podpowiedzieć, że jest taki też pomocnik znany właśnie, jest generalnie kojarzony z Haito. Pomocnik kojarzony z Haito? Tak, w jego składzie. Znaczy, masz jeszcze 5 sekund. No, dobra, to nie odpowiem ci to więcej. Nie pamiętam, Schweinsteiger wiem, że... Znaczy to akurat to były takie pewniaki, które tam na pewno grały. Dlatego tak obstawiałem, bo jeśli chodzi o finały, to ja nie mam kompletnie pamięci to, co do składu. Czas się skończył. Chodziło mi o tym pomocniku, to chodziło mi o Balaka, nie? Bo zawsze Balak, się mówi... Jeszcze Balak. Ale generalnie tak, trafiłeś Schweinsteigera, Klose, Lama i Podolskiego, no cóż. Niedobrze. Raz jest lepiej, raz jest gorzej. Takie są zasady tyle turnieju. Okej, to wymienię teraz ci w stylu Tomasza Hajty. To w bramce był Jens Lehmann, w obronie był Filip Lahm, był też Arne Friedrich. Na środku grali Christoph Metzelder i Per Mertesacker. W pomocy był Thorsten Frings, Bastian Schweinsteiger, Michael Balak, Thomas Hitzpelger, Lukas Podolski. No i na szpicy trafiłeś oczywiście Mirka Klose. Tak, i tutaj trafiłeś raz, dwa, trzy, cztery. No cztery nazwiska, cztery razy jeden. W sumie większa zdobycz niż za pierwszy skład, także dobrze. Najlepsze przede mną najprawdopodobniej. Tak, teraz wchodzą twoje królewskie kategorie, czyli zobaczymy, reprezentacja Polski. Zobaczymy jak to będzie. Więc reprezentacja Polski, standardowo, numer 1 do 8. Proszę bardzo. Numer 8? 8. Czyli taka typowa ósemka, pomocnik, box-to-box midfielder, jakby to powiedzieli eksperci telewizyjni. I jest to mecz inaugurujący Euro 2012, mecz z Grecją na Narodowym. No cóż, to jest twój czas, żeby się w końcu pokazać. 3, 2, 1, start. Fabiański, Glik, Piszczek, Wawrzyniak. Piszczek trafiony. Czekaj, bo Fabiański jest wtedy na bramce? Nie. Szczęsny? Tak, dostał czerwoną kartkę. Tak, sorry. Szczęsny, Glik, Piszczek. Możesz wymieniać ile chcesz, nie musisz pozycjami. Wawrzyniak? Nie ma Wawrzyniaka. Nie ma Wawrzyniaka.
pójdzie Lewandowski na pewno. No tak. Gosicki, Błaszczykowski. Błaszczykowski, tak. Gosicki wtedy na ławce siedział. Co to gry? Okej. Okay. Jezu, ale mam Mindfuck, stary, to za mocny na mnie. Środek pomocy wtedy... Czy nie wiem, czy Jodłowiec wtedy nie grał w pierwszym składzie? Nie, był taki naturalizowany. Krychowiak? Nawet dwóch. Nie, naturalizowanych nawet było dwóch. Tiago Cionek? Nie. Nie, Jezus! Dwie sekundy. Jezus! Nie. Kurde, stary, ja mam taki mindfuck, automatycznie, stary, jak myślę o składzie, który mi ty podaje, że to będzie skład z tego i tego meczu, automatycznie mi się robi dziura w głowie. I ja nie wiem, co mam wymieniać. Tragedia. To nie są tyle turnieje dla mnie. No wiesz, powiem czekaj, tak. Czekaj, daj mi chwilę pomyśleć. Teraz za późno. Dobra, bo skończył ci się czas, ale możesz teraz tak honorowo jeszcze dopowiedzieć. Możesz już, tak się uratować poza czasem. No nie będzie, ale możesz się trochę tutaj nadrobić. Więc mówiłem o takich dwóch naturalizowanych pomocnikach, o których było głośno wtedy, teraz oczywiście już nie grają w reprezentacji. Obraniak? No właśnie, Obraniak był. I drugi kolega z Niemiec. No właśnie, o niego chodzi. Zapomniałem, kurde, jego nazwisko. On się nazywał... Z Polską związane na pewno nazwisko. Tak jak reżyser pewien. No, dokładnie. Jeszcze było też dwóch naturalizowanych na obronie, też Francuz i Niemiec. Dwóch naturalizowanych na obronie, Francuz i Niemiec. Tak. A, ja wiem, był ten jeden, czekaj, był... Kurde, jak on się nazywał? On grał w tym chyba, w Hanowerze na lewej obronie? Czekaj, tam... W Bajerze chyba bardziej. A, Bajerze lewej, kurde, przepraszam. Czekaj, on był... Sebastian Benisz? No, dokładnie. Benisz. I lewa obrona, to że środek obrony był... Kto to był wtedy na środku obrony? Kurde, nie pamiętam, sorry. Perkis, właśnie. Poza tym jeszcze nie trafiłeś Murawskiego, Wasilewskiego. Irbusa. A, Murawski, tak, wtedy był ten mem, co... Dlaczego reprezentacja Polski nie poradziła sobie na Euro i było porównanie sylwetki Ronaldo i Murawskiego. A, Murawskiego. No tak, po meczu, no tak. No. Miejmy nadzieję, że Rafał teraz oczywiście dba o swoją formę, bo już w takim wieku, jakim teraz jest, to ta forma jest naprawdę bardzo ważna, żeby ją utrzymywać i zdrowo się odżywiać. Okej, okay, mamy finał Ligi Mistrzów, podaj numer od 1 do 8. Jeden. Numer 1, finał 2016. Real Madryt, zwycięska drużyna, rzuty karne. Okej. Okay. Tutaj generalnie nieodległy czas, więc pewne nazwiska powinieneś kojarzyć, nie powinny się tobie mieszać. Także zaczynamy. 3, 2, 1 i poszli. Ronaldo. Tak. Kroos. Bale. Tak jest. Modric. Tak jest. Casemiro. Tak. Ramos. Tak. Tak. Pepe. Tak. Marcelo. Carvajal. Tak. I... Jeszcze dwóch. Na was. Chyba. Tak, jeszcze jeden został. Chyba z ataku. Benzema, powiedziałem chyba, nie? Aha, no to jeżeli tak, no to wszystko. Benzema, Ronaldo, kurde. Bale. Tak szybko... Okej, starszy, skończyłeś. 20 sekund ci to zajęło. Tak szybko, że nawet nie zdążyłem zanotować. Podał mi się wszystko, wiesz, z nieodległych czasów. Tak, wiesz, kiedy po prostu moja pamięć sięga, to wszystko by tak wyglądało. Okej, to tutaj rozjechałeś system. Nadrobiłeś sporo. 11 razy. No to 22 punkty za to. Więc generalnie tak. Powiem ci tak, tutaj to tak szybko mówiłeś, że nawet nie zdążyłem zaznaczać, co było powiedziane i o tym Benzemie to zapomniałem. Sam. No dobra, więc... Czy rekordzik, ty. 22 za to, za same... Jeszcze za tego, ten... za ten, za czas, który dostał, 40. Tak. Za każdą sekundę. To nie jest turbo kozak, tutaj punktów nie wyrzydzisz. Nie nazywam się Bartosz Ignacik, nie daję ci punktów za nic. Panie prezesie, może, też tak z 10. Okej. Maszyna sumująca tam sumuje punkty. Ja dziękuję Dewowi za udział w tym programie. Dziękuję no bardzo. No cóż. Szkoda, że nie poszło w tych pierwszych trzech. No wiecie no. Nie każdy musi być encyklopedią piłki nożnej, nie każdy ci wymieni skład z każdej epoki. Czyli moja pamięć sięga, tak wiesz, maksymalnie 2.15, później już jest, to później już jest ten. Słuchaj, to jest normalne, no przecież my jako youtuberzy nie zajmujemy się kronikami piłki nożnej, tylko gramy w gry z piłką nożną, także my możemy bardziej powiedzieć, kto miał informa w FIFA 16 czy 17, niż kto grał w finale 5 lat wcześniej, nie? Czyli także, ale wiesz, jako kibic nie ma co się wstydzić moim zdaniem, to nie? To powinno się pamiętać jakoś w miarę, nie? No to ale tak, wiesz. U mnie okresy takie jak, nie wiem,
2013 to były jeszcze takie okresy, kiedy ja z kumplami na imprezy jeździłem, to wiesz. No wiem, a na przykład wiesz, wiesz, generalnie jestem w stanie się założyć, jakbym FIFAcza się spytał o skład Spartaka Moskwa z roku 2013, to byłby bardziej obeznany ze względu na to, że tam był Emenike, był Dumbia, był też jeszcze chyba Gonzales, tak żeby tam kilku zawodników wymienił na podstawie FIFA, nie? Że a to wiesz, Dumbia tacy... wymienił, ale później już byłoby ciężko. No, wydaje mi się, widzisz, że jakby miał troszkę więcej czasu, to na pewno wpadłby na Dawida Wiję, bo kompletnie zapomniałem. No. Też o nim pod koniec, jako że po prostu już nie gra na wysokim poziomie i nie słyszy się o nim tak dużo. A Puyol to po prostu legenda, więc wydaje mi się, że 30-40 sekund więcej wydaje mi się, że wpadł na niego. No widzisz, takie są zasady. Okej. Okay. Dziękuję jeszcze raz za udział. To by było na tyle. Zapraszam też do ogarnięcia kanału Dewa. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, dajcie mu suba. Zapraszam. No i cóż, zalajkujcie też ten filmik, dajcie mi suba, bo wiecie... Coś trzeba mieć korzyści z tych filmików. Dokładnie. No dobra. Trzeba, do zobaczenia i zapraszam. Tak, i zapraszam na kolejne odcinki Tomasz Hajto Challenge oraz na inne filmy na moim kanale oraz na filmy Dewa. Dokładnie. Pa, pa. Cześć. No.